Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, nazywam się Darek Dopierała. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o podświadomości, wyzwalaczach i kotwicach. O różnego typu elementach, które powodują, że w pewnym momencie wracają do nas jakieś uczucia, przeżycia, zaczynają działać nasze zmysły, a czasami automatycznie reagujemy w ten sam sposób, w którym reagowaliśmy w przeszłości. Być może również Ty zastanawiasz się, jak to jest z tą podświadomością. Jeżeli trafiłeś na mój kanał w YouTube, być może trafić tu przez wyszukiwarkę. Obecnie większość stron internetowych korzysta z tak zwanych ciasteczek i wszystkie właściwie mają taką informację, że musisz zaakceptować ciasteczka albo się na nie nie zgodzić. Co to są ciasteczka? Ciasteczka w pamięci przechowują Twoje ostatnie wpisy. Zwróć uwagę, że jeżeli wpisujesz coś w Google, to często po pierwszych kilku słowach, czasami po pierwszych kilku literach system Ci podpowiada dalszą część zapytania. Albo z Twojej pamięci, czyli z Twoich poprzednich wpisów, albo też z jakiejś szerszej pamięci z bazy danych, na przykład Google. Podobnie działają również działa sam system, na przykład Windows. Jeżeli cokolwiek piszesz w komputerze, gdzieś to zostaje potem w historii plików. Czy to będzie dokument tekstowy, czy dokument Excel, czy będzie to w ogóle jakikolwiek wyszukiwany plik. Bardzo często możesz znaleźć taką ikonkę jak niedawno używane pliki. Możesz znaleźć taką funkcję. Również podobnie działa, identycznie właściwie działa wyszukiwarka systemowa. Zwróć uwagę, że jeżeli wpiszesz w Google czy w jakąkolwiek wyszukiwarkę w Twoim komputerze słowa na przykład uzależnienie, pojawi się w Tobie cała masa różnych wpisów. Będą to zarówno nazwy, które zawierają w sobie, nazwa zawiera w sobie słowo uzależnienie, jak i wszystkie pliki, w których słowo uzależnienie będzie albo we właściwościach dokumentu, albo w opisie, albo w treści. Czyli tak naprawdę program wyrzuca Tobie nazwę, treść, opis, wiadomości, wszystko co kojarzy się ze słowem uzależnienie. Czasami inteligentne wyszukiwarki potrafią również odmieniać te słowa, czyli znajdują sam trzon wyrazu. W ten sam sposób działa właśnie nasza podświadomość. Jeszcze jest jedno porównanie, którego używam czasami, również związane z komputerami. Czasami, kiedy Twój komputer się zacina, możesz skorzystać z trzech przycisków CRTL, ALT i DLT. W tym momencie uruchamiasz menadżer programu. Możesz zwrócić czasami uwagę na to, ile programów działa w komputerze, ile uruchomionych jest w tle. Te programy tylko czekają na to, żeby zostać przez Ciebie wywołane. Przedstawione przeze mnie przykłady ciasteczka w wyszukiwarce, ciasteczek na stronach internetowych, historia plików, wyszukiwanie na komputerze czy pamięć operacyjna. Wszystkie te przykłady moje są bardzo blisko związane właśnie z naszą podświadomością. Nasza podświadomość również gromadzi różne rzeczy w pamięci, we wspomnieniach. Oczywiście niektóre wspomnienia są silniejsze, niektóre słabsze. Czasami wystarczy wpisanie jakiegoś hasła, jakieś wydarzenie, jakiegoś klucza, jakiś klucz. Według NLP jest to kotwica, która uruchamia system wyszukiwania. Co ciekawe, w odróżnieniu od maszyn, również może uruchamiać zmysły, może uruchamiać wspomnienia, może uruchamiać uczucia. Jak to działa? Wyobraź sobie jakiegoś kwiata. Niech to będzie róża. Na różę możesz popatrzeć wieloma zmysłami. Możesz zobaczyć, jaka jest ta róża, a więc działasz na poziomie zmysłu wzroku. Możesz czasami dotknąć tą różę, a więc zmysł dotyku. Jeśli ją trochę pomiętosisz, usłyszysz być może chrząstek tego kwiatu. Jeśli zechcesz, możesz również go polizać, pogryźć, a więc działa również zmysł smaku. Możesz go również powąchać i w tym momencie uruchamiasz kolejny zmysł, zmysł powonienia. Wszystkie te zmysły mają ogromną moc, ponieważ pozwalają Tobie na stworzenie pełnego obrazu tego kwiatu. Jeżeli zabraknie Tobie jednego z tych zmysłów, to obraz może nie być pełen. Tą kotwicą może być dowolny zmysł. Czy to będzie powonienie, czy to będzie smak, czy to będzie wzrok, czy słuch. Czasami jest tak, że wchodzisz do sklepu, słyszysz już tą samą melodię i ta melodia uruchamia w Tobie jakieś określone przeżycia.
Czasem jest tak, że wchodzisz do sklepu, zwłaszcza w okolicach świąt, i czujesz piękny zapach, który też ci się z czymś kojarzy. Te kotwice, te elementy, które wyzwalają w tobie różne emocje, uczucia, myśli, są bardzo ważne. Zarówno w uzależnieniu, jak i w ogóle w całym życiu. Jaki mają sens w uzależnieniu? Ponieważ pewne osoby, fakty, ludzie, miejsca mogą spowodować tobie określone wspomnienia. Mogą uruchomić w twojej wyszukiwarce, w twojej podświadomości wszystkie zbliżone z tym fakty. I bardzo często jest tak, że po takiej kotwicy wystarczy, że spojrzysz sobie z kolegą w oczy i od razu idziecie się napić. Wiecie, o co chodzi. W życiu normalnym, w życiu poza uzależnieniem również takie coś ma miejsce. Przypomnij sobie muzykę, która czasami, kiedy leci w radiu, przypomina tobie, przywraca tobie różne uczucia. Na przykład pierwszy taniec z osobą ukochaną. Takie kotwice działają. Możemy te kotwice, możemy te, w cudzysłowie, wyzwalacze, możemy te spusty, możemy te wyniki wyszukiwania jak najbardziej sobie również dostosować do swoich możliwości. Co to znaczy? To znaczy, że możesz zakotwiczyć sobie pewne dobre stany. Jeżeli coś tobie bardzo odpowiada, możesz skupić się na tym. Możesz pomyśleć, co widzę, czuję, słyszę i stworzyć sobie taką mapę zmysłową tego wydarzenia. Będzie ci je łatwiej zapamiętać. To tyle, jeżeli chodzi o naszą pracę z podświadomością. Mówiłem o ciasteczkach w wyszukiwarce, o historii plików, wyszukiwaniu w komputerze, pamięci operacyjnej, bądź w ogóle naszych zmysłach, które działają jak klucze, kotwice, wyzwalacze. Za pomocą jednego zmysłu możesz sobie czasami świadomie, czasami nieświadomie przywrócić pewne rzeczy z wyszukiwarki zwanej podświadomością. Oczywiście nie każdy zmysł na każdego działa tak samo. Niektórzy są bardziej wzrokowcami, inni słuchowcami, inni kinestetykami. Zależy od tego, jaki masz swój własny system reprezentacji, dane bodźce będą na ciebie oddziaływały mocniej. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do polubienia filmu, udostępniania i oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam, Darek Dopierała.